Angeliko Tomaszu, ja dzisiaj modlę się, aby prawdziwa miłość znalazła dostęp do waszych serc. Żeby ta miłość była silna i szczera. Bo miłość prawdziwa płynie z Boga i uczy nas tego, że człowiek, który kocha, jest w stanie zrobić wszystko dla dobra swojej ukochanej osoby. Chrystus tobie, Tomaszu, da taką odwagę, żebyś zawsze nie tylko prezentem, ale przede wszystkim dobrocią serca umiał przekupić serce Angeliki. Żebyś ty, Angelika, nie tylko pięknem, ale właśnie cierpliwością i otwartością potrafiła być zawsze w sercu Tomasza.